Pełniany był przez właściwie jedną dużą dzielnicę mieszkalną Chełm i takie obszary mieszkalne o charakterze podmiejskim, wiejskim, zabudowę jednorodzinną, a poza tym, tak jak zresztą Wiktor Boczek wspomniał, to były łąki, jakiś tam poligon, jakaś tam mleczarnia, krowy się pasły, ferma lisów, a więc teren bardzo słabo zurbanizowany, jeśli byśmy go zobaczyli w tej formie, w tym kształcie geograficznym, który nam się za chwileczkę powinien wyświetlić. Jesteśmy w dzielnicy o nazwie Chełm i Gdańsk-Pogłębie. Nazwa taka troszeczkę podwójna. Ta część zasadnicza Chełm tutaj sytuuje się po historycznie zasadnicza, sytuuje się po prawej stronie, patrząc z Państwa perspektywy. Oczywiście to jest już dzisiejsza mapa, jak Państwo widzą, tych brązowych, zurbanizowanych, zamieszkałych rejonów Gdańska jest troszeczkę więcej. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że te rejony zurbanizowane, kolejno powstające na terenie dzielnicy, powstawały w różnych punktach, w różnym czasie i można by powiedzieć, że bardzo niewiele je łączy w sensie infrastruktury, sieci komunikacyjnej. Mówiąc troszeczkę obrazowo, prawda, poza tą pierwszą dzielnicą, będącą jakimś tam fundamentem dzielnicy Chełm i Gdańsk Południe, gdzieś tam ktoś wybudował na początku lat 90. w polu osiedle mieszkaniowe, na przykład Linia Górna. Kilkanaście kilometrów dalej ktoś wybudował kolejne osiedle mieszkaniowe, do którego też nie można było dojechać. I tak przez te 20 lat w tych różnych punktach bardzo dużego obszaru powstawały kolejne jednostki mieszkalne. I tak się stopniowo ta przestrzeń jednostkami mieszkalnymi wypełniała. Ale one są bardzo od siebie oddalone, nie tylko w sensie przestrzennym, ale również w sensie komunikacyjnym. To znaczy mieszkańcy Jasienia na przykład pewnie nigdy nie byli w większości na przykład na Zakoniczynie, prawda? Mieszkańcy Maćkowych to w ogóle nie mają pojęcia, jak wygląda na przykład Zabornia. To jest bardzo daleko, tam się jedzie w jakiś dziwny sposób i nie za bardzo jest po co. A pomimo tego ci wszyscy mieszkańcy, 51 tysięcy jest ich mniej więcej, tworzą jedną taką właśnie strukturę administracyjną, Chełm i Gdańsk Południe. I to wprowadzenie po to, żeby Państwu powiedzieć, że w takim terenie trochę specyficznym odbył się pilotaż tejże metodologii, o której ja chcę Państwu powiedzieć, metodologii wyznaczania granic jednostek pomocniczych przez samych mieszkańców. Rozmawialiśmy z 500 mieszkańcami dzielnicy Gdańsk Południe, a nawet z większą grupą, włączając w to pilotaż, który był wcześniej, ale w zasadniczej fazie badania rozmawialiśmy z grupą 500 mieszkańców i zadawaliśmy im głównie w takiej ankiecie jedno takie centralne, najważniejsze pytanie z mapą. Także technika badawcza to była w zasadzie oparta na kreśleniu mapy, a ankieta pełniła taką funkcję metodologiczną, troszeczkę pomocniczą. Proszono tych mieszkańców Gdańska, aby oni wykreślili granicę jednostki pomocniczej tak, jakby ją sobie wyobrażali, tak, jakby jej chcieli, w takim kształcie, w jakim by chcieli, aby ona istniała. Oczywiście to pytanie poprzedzone było pewnym działaniem badawczo-informacyjnym, a więc projekt dla respondenta rozpoczynał się od zapoznania się z tekstem ulotki dość obszernej, ale nie na tyle, by to przekraczało możliwości percepcyjne respondenta. Ulotka informowała, co to są te jednostki pomocnicze, czemu one mogą służyć, informowała o obecnym stanie prawno-administracyjnym na terenie Gdańska i wskazywała zasadniczy cel tego badania do udziału, w którym my naszego respondenta zapraszaliśmy. Potem następował blok pytań przygotowujących respondenta. Pytaliśmy go o
identyfikację z tą zamieszkiwaną przestrzenią, o pewne aktywności codzienne, jakie on realizuje w tej przestrzeni lub w innej przestrzeni, jeśli ta przestrzeń jego osiedla czy dzielnicy mu takich możliwości nie zapewnia. No i w którymś tam momencie pojawiło się właśnie kluczowe pytanie z mapą, będące takim rdzeniem tego projektu metodologicznego. Jeszcze jedną rzecz może Państwu powiem, że my tą zbiorowość 51 tysięcy mieszkańców całej tej dzielnicy Chełmie-Gdańsk-Południe podzieliliśmy na 30 rejonów o różnej wielkości z uwagi na pewną spójność, z uwagi na pewną tożsamość. Pewne rejony czy dzielnice mieszkalne, takie starsze i duże, no spodziewaliśmy się, że już są dość ustabilizowane, jeśli chodzi o takie wyobrażenie wspólnej przestrzeni. To znaczy zakładaliśmy, że mieszkańcy Chełmu, mieszkający tam już 10, 20, czasami 30 lat, jakby w podobny sposób myślą o swojej przestrzeni mieszkalnej i ich odpowiedzi będą dosyć zbliżone. Natomiast zakładaliśmy, że będzie bardzo duża rozbieżność w tych nowszych i jednocześnie mniejszych osiedlach, jednostkach mieszkalnych. W związku z tym dobór próby był właściwie celowy, niereprezentatywny, tak żeby zwiększyć odsetek tych, którzy mieszkają w jakichś małych, granicznych rejonach, nowych osiedlach deweloperskich. No, kim oni są w sensie przynależności do jakichś małych wspólnot lokalnych, to tu nie mieliśmy zielonego pojęcia i trudno było sformułować hipotezy, prawda? Łatwiej je było sformułować w przypadku dość zasiedziałych mieszkańców właśnie Orunii Górnej, Chełma czy Jasienia. Proszę Państwa, i krótko o wynikach, kilka zdań takich wprowadzających, a potem przedstawię Państwu mapę, która jest takim zasadniczym efektem badań, możliwym do przedstawienia dzisiaj. 500 mieszkańców, wcześniej pilotaż na 20 osób, gdzie dość aktywnie przez kilka miesięcy nad pierwszą wersją tego narzędzia pracowała grupa studentów socjologii. Wykorzystana została ankieta z mapą, o czym wspomniałem. I tu przytaczamy też taką główną oś metodologiczną tego narzędzia, czyli w dosłownym brzmieniu to najważniejsze pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że w Pana miejscu zamieszkania ma powstać jednostka pomocnicza miasta Gdańska. Jaki obszar Pana, czy Pani zdaniem, powinna objąć swoim zasięgiem? Tak jak Państwu wspomniałem, ci badani już byli przygotowani do tego, już wiedzieli, o co chodzi z tymi jednostkami pomocniczymi, co to jest, z czym to się je, czemu to ma służyć, jakie to funkcje może pełnić. Proszę Państwa, tutaj powiem, że efekty tego badania w dzielnicy Chełmie-Gdańsk-Południe dość wyraźnie się będą różniły chyba od efektów w dzielnicy Wrzeszcz, które Pani Magnińska przedstawi za chwilę, ponieważ okazało się, że te odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy, miały znacznie bardziej rozproszony charakter, niż zakładaliśmy te badania podejmując. Sądziliśmy, że powstanie kilka jakichś różnych map, ich będzie kilka i będzie można im się przyjrzeć, która jest bardziej reprezentatywna, która jest bardziej sensowna, która ma charakter bardziej przypadkowy. Tymczasem tak naprawdę niemal każda mapa miała inny kształt. Każdy respondent w inny sposób wyobrażał sobie tę swoją własną jednostkę pomocniczą. Inaczej kreślił te granice, analiza była dzięki temu bardzo ciekawa. Aczkolwiek oczywiście istniały pewne elementy wspólne, na nich oparliśmy ten zasadniczy wynik naszego badania. I jeszcze, proszę Państwa, dwie takie cechy charakterystyczne. Z reguły zastosowanie tej metodologii powodowało, że badani zaznaczali w zakresie tych swoich jednostek pomocniczych obszary mieszkalne. A te obszary niemieszkalne, tak jak przed chwilą na mapie widzieliśmy, jest bardzo dużo jeszcze w tej dzielnicy, bezpośrednio w sąsiedztwie ich respondentów miejsca mieszkania, one raczej słabiej były identyfikowane jako te nasze, te własne, za które możemy wziąć odpowiedzialność. No i wreszcie, proszę Państwa, dało się zauważyć pewna asymetria odpowiedzi. Jeśli mamy dużą, starą, względnie starą, bo to nowa dzielnica, względnie starą jednostkę mieszkalną i jakąś taką mniejszą, nową, to ci mieszkańcy tej mniejszej jednostki, oni przyznawali się do pewnej wspólnoty z mieszkańcami tego starszego, większego osiedla, ale nie odwrotnie.
To znaczy mieszkańcy tych większych, bardziej zasiedziałych obszarów niekoniecznie chcieli określić takie granice, w których te mniejsze, małe, peryferyjne z ich punktu widzenia jednostki by się mogły znaleźć. To też było pewnym utrudnieniem, jeśli chodzi o analizy, ale tylko pewne. Proszę Państwa, w efekcie badań, które tą metodą przeze mnie opisaną przed chwilą przeprowadziliśmy, na terenie dzielnicy Chełm i Gdańsk Południe można wyróżnić, zgodnie z pewną projekcją świadomości badanych, takich 9 obszarów. Jak Państwo widzą, one są bardzo różnej wielkości. Najmniejszy z nich, położony na południowych rubieżach, można by nazwać 4 mory roku, to jest takie 15-letnie osiedle blokowe, pasem zieleni, dość obszernym, oddzielone od reszty miasta Gdańska, pod względem funkcjonalnym też słabo powiązane z innymi rejonami miasta Gdańska. Natomiast